Jestem w Będzinie na ulicy 11 listopada. Mamy tutaj nowe, a w zasadzie odnowione oznakowanie poziome. Skręcę sobie teraz przy urzędzie w lewo. Tutaj mamy ten taki pas. Pas jest nieoznakowany jako wyłącznie do skrętu. Natomiast jak najbardziej skręcając tutaj przy urzędzie, jak najbardziej wjeżdżajcie w ten właśnie pas na środku. Analogicznie jadąc od ulicy Zawale, w którą właśnie skręciłem w lewo, i z niej będziecie skręcać w lewo w 11 listopada, jeżeli będzie duże natężenie ruchu, jak najbardziej również wjeżdżajmy sobie w ten pas środkowy. Tutaj oczywiście nie mam obowiązku zatrzymania, bowiem mam tylko znak ustą, więc mogę tak naprawdę skrzyżowanie pokonać bez zatrzymania. Teraz jakiegoś ogromnego ruchu nie ma, więc mogę sobie spokojnie wyjechać do tego pasa prawego, pasa, po którym będę się poruszał. Natomiast zwróćmy uwagę, że tutaj tak, po pierwsze, po jednej i po drugiej stronie pojawiły się pasy dla rowerów. No i co tutaj również ważne, tak naprawdę droga, można powiedzieć, zawęziła nam się do jednego pasa ruchu w każdą stronę. O, tutaj również analogicznie przy wjeździe na Lidla również mamy taki pas w środku, który nie jest oznaczony, czy jest pasem włączeniowym, czy jest pasem zjazdowym. Oczywiście zmiany to tylko odcinek od Kołłątaja do ronda Unii Europejskiej. Natomiast tutaj właśnie pokażę Wam ten wjazd do Lidla. Jak najbardziej możemy sobie tutaj spokojnie wjechać w ten pas środkowy całym autem, stojąc tak naprawdę na wprost. Jak mam wolną drogę, nie jedzie rower, nie idą piesi, to dopiero sobie wjeżdżam. No to z Lidla wyjedziemy sobie, myślę, w prawo, znaczy w lewo. Również tutaj nie mamy obowiązku zatrzymania, wolna droga. Chciałbym oczywiście również sprzeciwka rowerzyście ustąpić. Tutaj rowerzysta sprzeciwka mógłby mi nadjechać. Widzimy, taka sama sytuacja. Tak naprawdę mam do dyspozycji jeden pas, tutaj zawsze było bardzo szeroko. No i co? I teraz może skręcę sobie w ulicę Zawale, przejedziemy tutaj przy urzędzie. Zobaczcie, tutaj jest parking wzdłuż drogi, przez który musimy przejechać przez pas dla rowerów. Sama ulica Zawale, tutaj pojawił się taki pas, wyłączenie, taka powierzchnia wyłączona z ruchu, imitująca wyspę na dojeździe od ulicy Zawale. Natomiast skręcając oczywiście w ulicę Zawale, tutaj upewniałem się również, czy po mojej prawej stronie pasem dla rowerów, czy nie jedzie rowerzysta. Miałbym oczywiście obowiązek mu ustąpić. A jestem teraz na łączniku ulicy Zawale z 11 listopada, tuż przy urzędzie, i pojadę sobie stąd w lewo. Znowu tylko mam znak ustąp. Tutaj już nie mam tego pasa na środku, więc tak naprawdę tutaj już muszę, jeżeli byłby ruch, to już muszę wyczekać tutaj, aby móc wyjechać bezpośrednio na ten, nazwijmy to, pas właściwy. No i tak to się, moi drodzy, tutaj właśnie należy w tej chwili poruszać. Natomiast ja jeszcze przejadę przez rondo Unii Europejskiej, tutaj u zbiegu 11 listopada i Piłsudskiego, przejadę na wprost, a więc do drugiego zjazdu, żeby pokazać, ta organizacja ruchu, to odnowienie pasów nastąpiło wyłącznie właśnie na tym wspomnianym przeze mnie odcinku. Tutaj, jak widzimy, pasy co prawda są widoczne,
natomiast no nie są w żaden sposób tutaj odnowione.